Kolejna mapa. Dla mnie to jest koszmar. Nie cierpię tej mapy. Ta mapa jest beznadziejna. Jakby do tej pory, jak nie, oczywiście. Powiedzmy tak, że mapa kamperska. Ciężko było cokolwiek na nie zrobić. Czołgi, które wjeżdżały na środek, dostawały czasem bęcki. Znaczy ogólnie, kto przejął środek, ten wygrywał, nie? No, dużo spotował, nie? Środek to się było łatwiej. Popatrz. Gdzie jest las? No, nie ma krzaczoru, to tyle i też jest tylko ten taki nasyp, a tu już jest płaszczyzna, nie ma aż tyle, zobacz, tych zagłębień, tych Aha. rytów, co było. Tutaj to normalnie była dziki burz, bez mała, i nie można było nic zrobić. Te deki, które sobie tutaj stanęły, oraz artylerię, tam by czuły się bezkarnie. Tam nic nie można było im zrobić, bo, no bo nie dało się ich wyspotować, one sobie strzelały i. No i w ten sposób właśnie rozgrywała się tutaj bitwa. Tutaj 2 razy więcej domków, chyba, nie? Wiesz co, tak pozmieniali tą mapę, że mi się pomyliły strony, nie wiem, po której jestem. Tu tych domków, ja wiem, tych Nie, drewnianych, tutaj tu nie jest było, jeszcze bo jedno. wiesz, przez pewien czas tutaj w ogóle. To są inne te domki, wiesz, bo tego z kominem to nie kojarzę. Nie było tych domków, ale było tak, że po lewej stronie były nagle w pewnym momencie takie odsłonięte pole, tak jak tutaj mamy, no nie? Było odsłonięte pole i był całkowity przestrzał. Kurczę, zobacz, teraz jak jedziesz, to tak naprawdę z okolic kapa oni mają na ciebie zupełny przestrzał, no nie? Jesteś na odsłoniętym terenie i teraz jak wyjedziesz esetko mausem, no to jest pozamiatane. Nie dojedziesz. No, znowu trochę takich wypłaszczeń, nie? Aha. Tutaj bardzo wiele osób, szczególnie tych takich mniej doświadczonych, próbowało przepłynąć tą wodę, tą ścieżkę. No i niestety kończyło się to zwykle szybko, nie? A teraz tak naprawdę jesteś w stanie tędy przejechać, zobacz. Tu jest przejazd zrobiony. Zobacz. Jesteś w stanie wjechać do tej wody i ją spokojnie przejechać. Raz zobaczymy, czy się da. Płytsza jest na pewno Dobra, ręka. cisnę, patrz. Oczywiście pokazuje mi się, ale nie odlicza mi w ogóle czasu. No, bo tylko gąski masz schowane. No, zobacz, jesteś w stanie przejechać aż tu. O, i tutaj jest zmiana, bo jest dojazd do kapa. Tam masz górkę, masz dojazd do kapa, nie jesteś na odsłoniętym terenie. Masz tutaj kamyczek, za którym się w razie czego możesz schować i wystawić tylko wieżę. Oczywiście, i Jeszcze zobacz. ze środka będzie. Ale ze środka niby tak, ale też nie do końca. Zobacz, bo tam masz podniesioną trochę, trochę tą jakby. Też taki wał nasypany. I sądzę, że jeżeli staniesz sobie za tym wałem, to nie będziesz miał opuszczenia lufy. Czekaj, zobaczę, czy spotować można będzie górkę. A nie, tu już tonę. Czyli tutaj jest trochę głębiej, żeby nie można było aż tak podjechać chamsko. Aha, ale zobacz, znaczy pewnie jakieś większe czołgi bez problemu sobie tutaj wjadą, natomiast my szkrabami nie. Tutaj jest w ogóle głębiej, zobacz. Możesz sobie wjechać na dół tutaj, podjechać ładnie. Zresztą poprzednio też tak było, ale nie aż tak głęboko. Damy radę tutaj jakoś zjechać? Jest jakiś zjazd. Opatrz, przyjechałem. Problem oczywiście zawsze był z tym, ale zobacz. Tutaj się wycofałeś, spadłeś i było już po tobie, bo się utopiłeś. Teraz spokojnie możesz sobie pojechać, wyjechać gdziekolwiek i tyle. Dużo fajniej, jeśli chodzi o to, żeby można było właśnie prowadzić dalej rozgrywkę, a nie tylko patrzeć i się topić. No, ten środek został podniesiony cały, trochę do góry, nie? Całość. Widzisz, jak teraz już, jak nawet tak zajmiesz środek, no nie? To już nie jesteś pani władca. No, powiem ci, że całkiem fajnie tutaj widzę. Owszem, niektóre czołgi takie wyższe przez niektóre miejsca tutaj będą miały przestrzał, To ja powiem ci, że nawet ten środek to jest lepszy niż był, bo jest osłonięty bardziej. Zobacz, jakie brzegi są fajne, nie? No tak, bo Osłonięte. na środku jak stanąłeś sobie, zostałeś wyspotowany, to dostałeś od razu dwie szybkie salwy i jak ci się udało, to przeżyłeś, nie? Dokładnie, a teraz jest bardziej trochę to ochronione przez teren, także tu ten środek będzie jeszcze ważniejszy chyba.
No, zmiany są ciekawe. Mam wrażenie, że te mapy się robią przez to, że jest takie są zmiany, to one będą szybsze chyba, wiesz, szybciej będzie wszystko można by spotować, szybciej można będzie bić. Znaczy na pewno ta mapa będzie chyba trochę łatwiejsza, trochę bardziej dynamiczna, no nie? Na tej mapie niestety właśnie przez to, że o, popatrz, tutaj w ogóle nie ma wody. Zobacz. Tu możesz sobie dojechać, zjechać. No i już tutaj atakować, nie stąd. I zjeżdżasz i jedziesz sobie, wiesz, w razie W na kapa, popatrz. Ja normalnie. Kurde, nauczyć się teraz tego wszystkiego wszędzie. Zapamiętać miejsca i Ale tam. zobacz, myśmy jechali jakby częścią. Nie, byliśmy na tym kapie. To jest mój kap, a my byliśmy na twoim. No co Przyjechaliśmy mówię? od drugiej strony. No i zobacz, takie są zmiany, że ciężko się zorientować, który kap jak został zmieniony. W każdym razie jest zupełnie inaczej. Ale tutaj też jest wszystko wykarczowane. Już nie ma takiej właśnie też możliwości sobie bez karnego stania. Nie ma aż takich gęstych tych krzaków. Mniejsze są krzaczki. Te kapy są bardziej odsłonięte, czyli nie bardzo jest jak. Nawet jeżeli ktoś tam na środku jeszcze zostanie, to jest w dalszym ciągu jest w stanie tam wszystko zdekapować. Oczywiście nie wtedy, gdy ktoś stoi za kamieniem, no nie, ale. Ale. No dobra, jedźmy tutaj. Wiesz co, tak jakby rzeczywiście poprzybywało dużo tych domków. One są różnego rodzaju, tutaj jakieś takie totalne rudery. Została ta chałupka z oknami, to akurat ten budynek był, nie? Podobny, tylko inaczej ustawiony jest. Ale tutaj na przykład tego rozwalonego budynku obok nie było. Tutaj było zupełnie inaczej, bo ta ziemia na przykład była przesunięta w drugie miejsce. Tutaj zobacz, nawet jeżeli tutaj przeje. Zobacz, patrz. Fajna rzecz. Znaczy to już było mniej więcej podobnie, ale jeżeli nawet przejedziesz tutaj tędy i zostaniesz wyspotowany od tych, którzy będą się tam czaić za kamyczkiem, to i tak nie mają na ciebie przestrzału. Dopiero tutaj w tym miejscu mają na ciebie przestrzał. I kościół powstał. Oj, sorry, przejechałem po grobach. Nie było kościoła chyba, nie? Dobrze pamiętam. Kamyczek został, ale tutaj nie ma kamyczków. Tu też da się podjechać, tak samo jak wtedy, że można wieżą działać. Aha, ale I widzisz, tak jest. tutaj nie ma kamyczku, tutaj były kamyczki. Ale masz za to tędy sobie przejeżdżasz, nie? Czyli tutaj dołem jakby przejeżdżasz na tą stronę. Ej, łódkę nie mogę przestrzelić. Nie, no też wygląda, że będzie lepiej, ale otwartego terenu mnóstwo, zobaczymy. Czołgi z dalekim zasięgiem będą miały tutaj łatwiej, nie? Te co widzę. No wiesz, spotery i no, dobry spot to połowa sukcesu, więc dzięki temu można rzeczywiście będzie tą mapę Tak jest. szybciej przejść, o, można w ten sposób Jeśli oni powiedzieć. może jeszcze grzebią w skautach, to może te skauty będą bardziej wykorzystane, nie? Czyli lighty, bo lighty będą już nie będą miały matchmakingu takiego, że ELC MX będzie rzucać na dziesiątki, nie? No, coś tam ma się zmienić. Wow. No, też chyba fajnie. Zobaczymy w praktyce. O, zniszczyłem budynek. No dobra, przechodzimy do następnej mapy. Zobaczymy na szybkiego, co się tam jeszcze zmienia. Okej. Okay.